Witajcie, jestem Zwiastun. A dzisiaj w drugim odcinku z Łatandera przedstawię samoloty TB3 i XF-5F Skyrocket. Tak, zaczynając od TB3, to jest radziecki bombowiec ciężki. Tak, i co możemy się o nim dowiedzieć? Jest pierwszej ery, 120% nagrody, premia doświadczenia 112%, prędkość maksymalna 190 km na godzinę, mimo to idzie nim szybciej lecieć, ale oczywiście nurkując. Czas pełnego zakrętu, minuta, bardzo długi czas. I prędkość wznoszenia 8 metrów na sekundę. Powiem jedno. Ten samolot... No po prostu trzeba nim umieć grać. Bo mnie w pierwszych 2 minutach zeszczelą i tyle z tego mam. Dobra. Przechodząc do uzbrojenia. Mamy w nim mnóstwo wieżyczek z karabinami 7 mm. Nawet patrzcie, tutaj pod skrzydłami jest. I tak. Mówiąc dalej, mamy 24, znaczy opcje do wybrania. 24 razy 100 kg, 12 razy 250 kg i 4 razy 500 kg i 4 razy 250 razem. Dobrze. I jakby co, przepraszam was, że w pierwszym odcinku mówiłem, że to japoński bombowiec, ale te silniki mnie zmyliły. Nie wiem dlaczego. A tak jakoś po prostu na te czerwone gwiazdy nie patrzałem. Nie wiem. A teraz omówmy sobie Skyrocketa. Tak, wygląda bardzo dziwnie. I bardzo mi przypomina... przypomina mi XP-50. A to tylko takie... Tak... Nie są za bardzo do siebie podobni. Podobne, te samoloty. Ale ogólnie są, trochę. Tak. Widzimy, ten samolot ma dziwne ułożenie skrzydeł, bo ten kokpit znajduje się tak bardziej z tyłu skrzydeł, a te silniki tak bardzo do przodu skrzydeł. I to jest takie, no dziwnie wygląda. Oczywiście już sobie dałem polskie znaki, ale oczywiście ten samolot w normalnych tych wygląda tak. Ale ja wolę na tym latać. Uzbrojenie. Tak. Uzbrojenie, mamy tutaj karabiny 12 i 7 mm. Nie wiem co tu więcej mówić, no nic. Jedynym plusem jest to, że ma dwa silniki i chociaż szybko leci. I że te karabiny są z przodu. Nie są jakoś na skrzydłach, tylko z przodu i to jest też dobre. Dobrze, więc teraz przechodzimy do bitew. Więc tak, już wylosowało mnie do bitwy i zaczniemy od TB3. Okej. Okej, widzimy samolot olbrzymi. Okropnie olbrzymi. O! Ktoś go wziął też. Tebe czy tym. A polecę sobie za nim. Czy ktoś jeszcze ma tebe czy? Nie, nikt. Z przeciwnej drużyny? Też nikt. Naprawdę mało osób ma te samoloty.
Bardzo mało tych samolotów jest. Mało kto je posiada. I oczywiście Fraps mi przycina grę, jak zawsze. Chciałbym sobie, nie wiem, jakiś kurde lepszy program zrobić, znaczy zrobić, kupić albo coś w tym stylu, no bo Fraps to koszmar. Tak wolno się leci, nic się nie dzieje. Okej, zbombardujmy może coś. No bo to tylko trzeba było na te dwa samoloty zrobić tam, nie wiem, 10 misji po każdej, znaczy do każdego samolotu. To nie był jakiś tam super wysiłek. Tylko te 10 dni pograć i tyle. Nic innego to nie wymaga. No i jak widzimy, lecę nim 380 na godzinę. Ale i tak, jak od razu bym... Ach, głupi Fraps. Jakbym nim od razu leciał prosto, to by wytracił prędkość. I tak to jest nie do uniknięcia. Mnie wkurza też to, że tutaj podwozia nie idzie chować w tym samolocie. No jak on wolno zawraca. Oczywiście nic nie trafiliśmy. Ale to już na pewno zniszczę, no. Dobrze. BF-110. Z daleka się od niego trzymać. Najlepiej. Okropne lagi na Frapsie. Wow, dobrze mi coś idzie. Za dobrze. Dobrze. Ale naprawdę olbrzymi samolot. I trzeba się nim po prostu nauczyć grać. Jak on minutę zawraca, to... No, a może nie aż taką minutę, bym powiedział. To lekkie kłamstwo, ale no... Troszeczkę zawraca. I w dodatku BF-110 na czołowe ze mną leci. Widzimy, co się dzieje. Jakie te duże płaty skrzydeł się odrywają. Jak to fajnie wygląda. Jakie ogromne skrzydła. Dobrze. Co tu więcej mówić o TB3? Teraz przechodzimy do Skyrocketa. Czy Rocketa. Nie wiem, jak to się mówi. Więc teraz możemy przejść do naszego myśliwca. Oczywiście Fraps kontroluje mi FPS-y i utrzymuje do 30. Nienawidzę go. Tak. Tak wygląda kokpit tego samolotu. Nie jest zbyt skomplikowany. I teraz spróbuję coś zeszczelić. No bo ten samolot ma dużą tendencję do palenia się. O, wskoczyło 50 FPS-ów, dobrze. Tego F4U spróbuję cokolwiek z nim zrobić.
Dobrze, asysta. Tutaj jeszcze ktoś leci. O. Ktoś do nas strzela. Dobrze, spada. Zestrzelony. Ja sobie przeładuję, bo do 12 mm mi zaczyna brakować amunicji. A z góry nie zestrzelę, bo się ładuje. Ale krótko, mało brakuje. Tempest tam leci. Łapiątka. To lecimy do nich. Ups. Widzimy. Nie jest zbyt ciekawie. Tak, ale to jest ogólnie dość dobry samolot. Tylko minusem jest to, że ma te tylko karabiny 12 mm i 7 mm. Tak by było wiele lepiej. Więc tak, ja już się będę z wami żegnać. Jestem Zwiastun. Cześć.